Nikt z nas nie potrafi odróżnić mrówki jednej od drugiej, prawda? Chyba że to jest królowa. Wszystkie są podobne. Jemu właśnie ta przyszła ludzkość jawiła się jako ta wielka chmara mrówek. I ta komedyjka kończy się słowem. Bohaterowie patrzą na to, przerażeni, i jeden mówi słowo. Idzie szare. Idzie szare. Te słowa dwa, idzie szare, można by właściwie uznać za kwintesencję jego historiozofii. Idzie szare. Czyli zaniknie to, co jest decydujące o człowieku. A co jest decydujące? Zdolność, jak mówi, przeżywania uczuć metafizycznych. Jeśli zatracimy to poczucie właśnie tożsamości, jeśli nie będziemy odczuwać tego kontaktu metafizycznego ze światem, jeśli nie potrafimy właśnie przeżyć czegoś głębokiego, co właśnie sprawia, że czujemy tę więź ze światem i tak dalej, czyli słowem, nie będziemy mieli uczuć metafizycznych, to znaczy tracimy poczucie człowieczeństwa. Stajemy się jednym z tych mróweczek. To go przeraża.